Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówiłam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 7.0 oraz pokażę wam nowe skiny w grze. Nadszedł sezon 7, co oznacza, że musiała także nadejść ogromna aktualizacja. Na PC-tach do pobrania było prawie 3 GB, na Xboxach ponad 10, na PS4-kach około 6 i tak dalej. Więc jest co mówić. W piątki zawsze wychodziły nowe skiny i ponieważ tak się dzisiaj nie stało, pomyślałem, że jednak zrobię filmik o zmianach w balansie i skinach. Zaczynając od nowości, to nie mogę nie wspomnieć o nowym karnecie bojowym. Jest to kolejny 100 poziomów przepełnione nowymi słodkościami do graczy Battle Royale. Co ciekawe, w tym sezonie są aż 3 skiny, które mają różne style do odblokowania przez wykonywanie wyzwań czy zdobywanie expa. Poza ubiorami postaci są ekrany wczytywania, nowe pakiety muzyczne, emotki, nowe zwierzaki itd. A nowością do blokowania w tym sezonie są malowania, które w naszej szafce możemy założyć na wybraną kategorię broni lub na pojazdy. Jest też opcja losowych skinów lub ich brak. Wraz z tym sezonem w życie wszedł też nowy tryb kreatywny. Jest to kompletnie nowa gałęź w drzewku trybu Fortnite. W skrócie, w tym trybie możemy na naszych prywatnych wyspach kłaść, tworzyć i niszczyć dowolny przedmiot czy budynek znany nam z Battle Royale z limitem do aż 100 000 różnych obiektów. Dla tych, co nie wiedzą, to osoby, które nie posiadają karnetu bojowego, tryb kreatywny 4 własnymi wyspami będzie włączony 13 grudnia. Dostęp do pełnej wersji trybu kreatywnego mają już wszyscy tacy posiadający płatny karnet bojowy. Ten tryb narodzi kolejną nieskończenie wielką ilość pomysłów na przełożenie zwykłego Battle Royale, czy na kompletnie nowe sposoby zabawy. Na pewno tutaj pojawi się kiedyś odcinek z czegoś ciekawego, ale musimy jeszcze najpierw coś wymyślić. W trybie kreatywnym można też dołączyć na wyspy innych graczy, a także organizować szlaniny określony czas drużynowo lub każdy na każdego. Ale najlepiej będzie, jak sami wypuścicie swoje wyobrażenie na własnej, prywatnej wyspie. Inną ogromną nowością jest odświeżona nowa mapa Battle Royale, wzbogacona i powiększona o niemałą ilość zimowego terenu. Spotkamy tutaj nowe miejscówki, powspominamy stare zakopane miejscówki, a także nowe sposoby przemieszczania się. Na mapie zostało porozstawionych mnóstwo tyrolek, na których to możemy się przemieszczać w górę lub w dół, a do tego można strzelać lub się leczyć. Innym sposobem na wzniesienie się są samoloty, w których to kierowca może posłużyć się karabinem maszynowym, a jego pasażerowie na skrzydłach mogą używać zwykłych broni. Jeśli wysiądziemy samolotu w powietrzu, to dostaniemy możliwość ponownego otwarcia lotni, a jeśli nam się spieszy, to tak samo jak w taranach możemy użyć turbo. Dzięki tym maszynom można urządzić sobie epickie powietrzne walki, albo nawet sobie ratować życie przed burzą. No coś spotkamy. Balony za to doczekały się kompletnej przeróbki. Od teraz występują one w 10 sztukach, a gdy je użyjemy, to przyczepiają się one do naszych pleców i wystarczą tylko 3, aby nas uniosły. I tak, od teraz możemy używać broni i balonów naraz. Poza tym w temacie broni, to ze zwykłych trybów usunięto widmowe kamienie, a z nimi wszystkie skażone tereny na mapie, forty kieszonkowe, składzacze, czepiaki, dubeltówki i granaty uderzeniowe. Miło jest zobaczyć kolejne odświeżenie w naszym orężu. Poza tym zaszło jeszcze parę ukrytych zmian, ale jak wiecie, to temat na następny filmik. W plikach gry pojawiły się też nowe skiny i emotki. Niestety, prawdopodobnie jest ich jeszcze więcej, ale w ukrytych plikach gry, do których nie ma jeszcze nikt dostępu. Ale jest co zobaczyć, a w grze pokazuje nam je Sheena. Zobaczcie sami!
I to tyle. Dajcie znać, co o nich uważacie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.